Witam. Witam bardzo serdecznie w następnym odcinku. Nadal nie udało mi się nazbierać na moją upragnioną broń. Brakuje mi troszkę pieniążka. Nie ma co ukrywać. Nie stać nas. Wrócimy może do Mendozy? Nie wiem. Albo do tego Jerome. Pobiegamy. Jest tu Jerome, bo on mnie może jednoręki też nauczyć. Idę do Mendozy. Halt! Schwere... So? Was soll ich denn getan haben, Captain? Oh. Że zabiłem tego Tuckera. Hej, ty! Bring mir... Komm wieder, wenn du mehr... Straciłem punkty nauki. Nie. Aha, ja po prostu nie miałem ich. Ich po prostu, kurwa, nie miałem. Są aligatorsy. Patrzcie, jak sobie ładnie pływamy. Próbujemy naostrzyć nasz kordelas. A nóż się uda. Udało się. Zawsze 10 więcej. Dobra. Spróbujemy na drugą wyspę. Nie mam pojęcia, gdzie ten skarb może być. Szczerze. No ale wydaje mi się, że tam. Gra nam nigdy nie kazała iść tamtym kierunku, szczerze. Mamy ten klucz. Uważam, że on może wyjść do tej chatki. I dalej może jakoś... Polecimy. Nie wiem. Nowe kretoszczury są, kurwa, zajebiście. Pamiętam, jak tu kilo znalazłem i się w kółku cieszyłem. Pięćdziesiąt expa. A może to nie jest nowy, tylko stary. Którego? Które tu skakały po prostu. Prawie akrobatykę mamy. Coś słychać. Coś, jakieś kretoszczury są. Łóżko będzie, łóżko tu będzie nawet. Ale byłem głupi, że przez tyle czasu płaciłem tamtemu ziomkowi. Nie no, za trzy razy. Więc nie ma tragedii, no. Idźmy dalej do tej chaty, po prostu.
On tyle czasu tu czekał, biedny. 90 expa brakuje. Nie znajdę już raczej krytoszczurów, jak już to może jednego. Jest jeden. I kurwa, jak zawsze bez poziomu będzie. 40 brakuje, kurde. Tak. Do włącznika. Pewnie mogę nim uruchomić włącznik w szałasie kapitana Pita. Strzała. Stara kartka. Ostatnia wiadomość Pita. Czyli to jego chata była. Włącznik. Ale poziomu nie wbiliśmy. Do drużyny. Jeśli przyjdzie mi zakończyć swój żywot, pochwalcie się w grocie, która leży poniżej naszej wyspy. Zasypcie wejście, aby nikt nie zakłócał mojego spokoju. W razie potrzeby zróbcie to samo z tajnym przejściem, które leży dokładnie pod moją chatą. Trzeba tylko zanurkować, aby... Tu jest przycisk. Widziałem kiedyś. Już to wszystko. Chciałbym skoczyć tam po prostu. Chyba coś się otworzyło, bo kiedyś... O, tu. Trafiliśmy na to. Tak, otworzyło się. Mam nadzieję, że stąd wyjdziemy również. Ale myślę, że coś wartościowego na pewno tu znajdziemy. Bagienne ziele jak na razie. Nic tu nie ma. Topór wojenny najemnika. No nie, to już mój miecz był lepszy. To wymaga 50 i daje 40, także dajcie spokój. To idź. Są gobliny. Jeszcze goblinów nie spotkaliśmy w tej modyfikacji. Pięknej. Bo bałem się już, że mi zmieni lokację czy coś. Ale kurwa. Jesteśmy teraz silni w porównaniu do tego, jak zaczynaliśmy, co nie? Co to za kryształy? Dużo goblinów. Duża jaskinia. Dużo mięsek. Więc chętnie sobie je przygarnę. Nie ma z nimi problemu jakiegoś wielkiego. Dobra, wiecie co? Ja zrobię tylko małe cięcie. Jestem z powrotem. Są to jakieś dziwne kryształy. Duża ta jaskinia. Naprawdę duża ta jaskinia. Zastanawiam się... Co ja tu będę robił? Szkoda, że akrobatyki nie mamy. Żeby mieć akrobatykę, trzeba mieć chyba 90. Dobra, idźmy ścieżkami po prostu. Myślę, że ścieżki nas doprowadzą do czegoś. Duże strasznie ten undergroundy. Bo my w ogóle jesteśmy, wiecie gdzie? Pod kurwa morzem.
Jakieś zwierzę słyszałem. Szybki śledź by się tu przydał. Właściwie. Dobra, weźmy spróbujmy tych. Okej, zabrało mi życie, spoko. Mana 1. Szybki śledź. Tu jak znalazł, moim zdaniem. Szkielety są. Także powoli się zaczyna. Małe pełzacze. Za 50 expa. Dobrze, że zostawiłem tego szybkiego śledzia właśnie na taką okazję. Moim zdaniem idealnie. Bryła siarki. Zawsze trochę expa. Tu jest szkielet, tak? Łuk. Niczego tu nie znajdę. Z nich nie ma nic. Dobra, to są tu pająki i szkielety. Szkieletów się spodziewałem, naprawdę. Stałem, że gdzieś tu będzie skarb. Ruda. Magiczna ruda. O kurwa. Napierdalają. Aha. Po wczytaniu gry już nie mam tego efektu. Po wczytaniu gry efekt zaniknął. Słaby szkielet łucznik. Myt gówno, oni tak dają radę. Mamy dupa. Spróbujmy podejść bliżej i zapisać grę. Uda się tam wspiąć jakoś. Mięso, 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 mięso. O kurwa, co te szkielety robią? Nie no, rudę chcę wykopać.
Zdziwiło mnie, że rudę znalazłem. Ej, dobra, tutaj coś jest. No to raczej nie jest. To jest fajna rzecz. 90-90. Załóżmy to. To jest mocne. Ej, właśnie, czy ja więc potrzebuję tamten miecz? Skoro to mam za darmo? Mogę pas sobie po prostu kupić. Super. Cieszę się z tego powodu. Zjedzmy te mięska, co? Jakiś pierścień znalazłem w ogóle. Ochrona przed bronią, to jest 20 HP, to jest ochrona przed bronią. Nie, to nie. To jest to samo. Chociaż mógłbym ten ochrona przed bronią 5 zmienić na jakiś cokolwiek. Ale dużo rzeczy też można znaleźć, jak widać. Zobaczcie sekundkę. Niczego tu nie to znajdę. Były pająki. Kurwa, weź tu się odnajdź, człowiek. Weź tu się, człowieku, odnajdź. Milion ścieżek. A która właściwa? Kurwa, nie wiem, zrobię małe cięcie. No jestem z powrotem. Kurwa, królowa pełzaczy? Królowa pełzaczy? Kurwa! Zrobiłem małe cięcie. I poszedłem dalej. Aż kurwa zauważyłem coś takiego. O chuj tu chodzi, kurwa, królowe pełzacze. W Gothiku 4 też były. One lubią skakać, jak widać. Kurwa, ile strzału musiałem zbordować. Nie, miał mam po prostu zatłuc. Wiecie co? Mogę ją zmniejszyć, mi się wydaje. Że mogę ją zmniejszyć. To jest dobre użycie zwoju.
kurwa mać, trujące pająki! Szaf królewski i jaja pełzaczy. Kurwa, może to ten skarb? Smoczy korzeń. Dużo ich dostajemy. Już tylko ich nie sprzedamy na pewno. Kurwa, nie umarli piraci. Zjedzmy sobie mięska. I jakoś z głową trzeba walczyć tutaj. Nie no, broń mamy dobrą, to z bronią nic nie robię. Tylko tego Morgensterna to chyba... Chyba nie da się go naostrzyć. Nie wiem, tamta broń to chyba ile... Ile dawała do bonusu w broń jednoręczną. Ta za 90, którą mogę kupić. Trzeba będzie popatrzeć i pomyśleć. Wow. Piracka szambla. Było dwóch piratów przecież. Dobra, wiecie co? Ja muszę na razie kończyć. Cześć.